Cześć, z tej strony Hodlerka. W tym nagraniu pokażę Wam, jak zainstalować portfel Kepler na przeglądarkę Descent, czy też po prostu Google Chrome, bo to jest bardzo podobne. Wchodzimy sobie tutaj w taki puzzle. Zarządzamy rozszerzeniami. Tutaj wejdziemy sobie w Decent Web Store. Wpiszemy sobie tutaj Kepler. Jest. Dobra. Klikamy. Dodaj do Chrome. Dodaj rozszerzenie. Czekamy. I dodano nam tutaj właśnie portfel do przeglądarki Decentr. Tak naprawdę możemy sobie tutaj przypiąć pineską, żeby mieć zawsze tutaj pod ręką. I teraz stworzymy sobie nowe konto. Te właśnie CD musimy sobie zapamiętać. Najlepiej nie zapisywać jako zrzut ekranu, czy też nie róbmy sobie zdjęcia na telefonie, tylko po prostu zapiszmy sobie to na kartce, wydrukujmy i miejmy to gdzieś po prostu na zewnątrz, gdzieś poza komputerem. Tutaj account name możemy sobie nazwać yy, hodlerka. Wpisujemy hasło. Jak już wpiszecie hasło, to klikamy next. I tu sobie musimy wybrać właśnie nasze słowa po kolei. Następnie przechodzimy do register. I mamy już tak naprawdę gotowy portfel. Jak widzimy, wszystko jest tutaj utworzone. Tutaj jest właśnie adres naszego portfela. Tutaj możemy sobie wejść w strzałkę i tutaj mamy różne sieci. Tutaj również będziemy dodawać sieci testowe. I tak naprawdę na razie to wszystko, co musicie wiedzieć.